Szczęść Boże, rozpocznijmy nasze słuchanie Słowa Bożego od wezwania Ducha Świętego. Ducha, który przychodzi z pomocą naszej słabości, który pozwala nam otworzyć się na Słowo. Prośmy przez orędownictwo i wstawiennictwo tej, która jest Matką Słowa Bożego. Skorzystajmy z psalmu 18. To psalm, który towarzyszy liturgii słowa z dnia, w którym słuchamy Słowa Bożego. Miłuję Cię, Panie, mocy moja, Panie, opoko moja i twierdzo, mój Wybawiciel. Boże, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrona. Wzywam Pana, godnego chwały i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół. Ogarnęły mnie fale śmierci i zatrwożyły odmęty niosące zagładę. Oplotły mnie pęta otchłań, schwyciły mnie sidła śmierci. Wzywałem Pana w moim utrapieniu, wołałem do mojego Boga i głos mój usłyszał ze swojej świątyni. Dotarł mój krzyk do Jego uszu. Wsłuchajmy się jeszcze w tekst Ewangelii, który nam dzisiaj ma szczególnie towarzyszyć. To ostatnie wersety 10 rozdziału Ewangelii Jana. Żydzi porwali za kamienie, aby ukamienować Jezusa. Odpowiedział im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie kamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi: nie kamieniujemy cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: czyż nie napisano w waszym prawie: ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano Słowo Boże, a Pisma nie można odrzucić, to czemu wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: bluźnisz? Dlatego, że powiedziałem: jestem Synem Bożym. Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą i wielu tam w niego uwierzyło. Ta ewangeliczna historia, którą słyszymy, rozciąga się pomiędzy doświadczeniem niewiary, pierwszy werset, który mówi nam o tym, że Żydzi nie chcą słuchać Jezusa i chcą Go zabić, chcą Go ukamienować. Nie wierzą w Niego, nie wierzą temu, co mówi. Ale w ostatnim z wersetów dowiadujemy się, że w miejscu, gdzie Jezus się schronił, oddalił się od tych, którzy nie chcieli Go słuchać, przychodzą inni i wielu tam w Niego uwierzyło. Niezwykłe doświadczenie, które jakoś też opisuje nasze życie. W nas jest możliwość niewiary. Często jesteśmy podobni do tych Żydów, którzy odrzucają Jezusa, którzy nie potrafią, nie chcą, są tak bardzo przekonani o swoich racjach. Nie mieści im się w głowie to, co Jezus mówi. Burzy to ich przekonania, ich dotychczasowe schematy, w których dobrze im się żyło. My także możemy nie wierzyć Jezusowi. To może być dla nas zbyt skomplikowane i za trudne, aby zaufać Jego Słowu. Ale, i to też jest bardzo ważne, aby o tym pamiętać, jesteśmy zdolni do wiary. Potrafimy otworzyć się na Słowo. Przychodzimy do Jezusa i bywa tak, że to Słowo, choć czasami niepojęte, nie do końca zrozumiałe, jest w stanie nas zafascynować, pociągnąć, przekonać. Przyjmujemy je jako Słowo prawdy. To Słowo nas nawraca. Nawrócenie, czyli to szczególne doświadczenie, które mamy przeżywać już w kończącym się Wielkim Poście, to jest przejście od niewiary do wiary. To jest ta nasza Pascha. Od śmierci do życia. Słuchając ewangelicznych opisów, chcemy przejrzeć się w tych postawach i doświadczeniach, które poznajemy. Ci, którzy przepytują Jezusa,
starają się sprawdzić jego wiarygodność, nie potrafią w niego uwierzyć. Trzymają się swojego własnego myślenia. Ale cały czas pozostaje otwarta droga zaufania, wiary. Niewiara, którą charakteryzują się opisywani dzisiaj w Ewangelii Żydzi, skłania ich do zupełnie szokującego aktu przemocy. Chcą zabić, zgładzić Jezusa. Tak bardzo nie zgadzają się z Nim, tak bardzo On ich szokuje swoim objawieniem, tak bardzo jest nie po ich myśli, że są gotowi do przygotowywania zamachu na Jego życie. Oczywiście w pewnym momencie ten zamach się uda, jeszcze nie tym razem, ale wiemy już, niebawem w liturgii będziemy przeżywali tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Żydzi zgładzą Jezusa z powodu niewiary. Przemoc, o której mówi nam dzisiaj Ewangelia, jest jakimś doświadczeniem, które warto też odnieść do swojego życia. Także dlatego, że żyjemy w świecie, w którym tej przemocy jest bardzo dużo. Jesteśmy świadkami wciąż trwającej już od ponad roku wojny na Ukrainie, ale nie trzeba szukać sytuacji wojennej. Często w naszych środowiskach, wspólnotach, w rodzinach doświadczamy różnych form przemocy. Kamieniujemy siebie słowami, milczeniem, obojętnością, trwaniem z uporem przy własnych przekonaniach, brakiem empatii, brakiem sympatii, brakiem wielkoduszności, hojności. To są te wszystkie sytuacje przemocy, której łatwo nam ulec. Także czas Wielkiego Postu ma być okazją do tego, żeby zweryfikować, czy może już nie przyzwyczaiłem się do stosowania przemocy, do wywierania pewnej presji, manipulowania innymi w celu osiągnięcia własnych korzyści. A może właśnie ten upór, który sprawia, że słuchacze Jezusa nie chcieli otworzyć się na Jego dobrą nowinę, także jakoś jest o mnie, jakoś mnie dotyczy. Nasze formy przemocy. Bardzo ważne, abyśmy starając się być świadkami Ewangelii, ciągle weryfikowali siebie, czy jesteśmy wolni od przemocy. Mamy stawać się ludźmi pokoju, mamy być podobni do Jezusa. Jezus nigdy nie stosował przemocy, nigdy nie wywierał żadnej presji, nikogo do niczego nie zmuszał. Choć głosił orędzie życia, to nie zmuszał do tego, aby ci, którzy to orędzie nie chcieli słuchać, aby go posłuchali. A więc nasza przemoc. Możemy być ofiarami przemocy. Wiele o tym mówimy, aby w takiej sytuacji nie trwać biernie, poddawać się krzywdzie, nie trwać w postawie ofiary, ale szukać wyjścia, nie pozwolić się krzywdzić. Jezus także nie pozwolił się skrzywdzić, a jeśli zdecydował się wejść w doświadczenie męki, śmierci, to zrobił to z pełnym przekonaniem, z poczuciem godności. Wiedział, jaki jest sens poddania się przemocy, która została przeciwko niemu skierowana. A więc czy nie jestem sprawcą przemocy, oprawcą, ale także pytam siebie, jak przeżywam sytuacje, w których być może doświadczam przemocy od innych. Czy potrafię o tym rozmawiać, czy potrafię się tym podzielić, szukać wyjścia, zrozumienia. Trzeba czasami odwagi, żeby zareagować na przemoc, której samemu się doświadcza, albo której się jest świadkiem, widząc, że ktoś inny cierpi. Nie możemy być obojętni wobec krzywdy, wobec przemocy. Jezus rozmawia z tymi, którzy go atakują, stara się wytłumaczyć swoją postawę. Tak naprawdę reakcja, którą charakteryzują się ci, którzy atakują Jezusa, jest odpowiedzią na słowa, które Jezus mówi: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nie mieści im się w głowie to, że Jezus utożsamia się ze swoim Ojcem. Wielokrotnie w Ewangelii Jana słyszeliśmy, czy możemy przeczytać o tym, że Jezus mówi: ja jestem krzewem winnym, ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem chlebem, który z nieba stąpił. To ja jestem, które także wybrzmi, kiedy przyjdą, aby go pojmać w ogrójcu, wskazuje wyraźnie, że Jezus utożsamia się z rzeczywistością, która należy do Jego Ojca. Chociaż refleksja teologiczna potrzebowała jeszcze czasu, aby jasno wypowiedzieć prawdę o tym, że Jezus jest Bogiem, że jest równy w godności
swojemu Ojcu, to właśnie te słowa z Ewangelii Jana, także te, które wybrzmiewają w naszej dzisiejszej Ewangelii, wyraźnie wskazują na to, że od samego początku Jezus, a potem wspólnota, która wyznawała wiarę w Jezusa, rozumieli tą bliskość, tą przynależność Jezusa do sfery boskiej. On, Pan, Kyrios, zwycięski, jest tym, który należy do Boga, przemawia w imieniu Boga. Jest także tym, który łączy nas z Bogiem. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jezus jest bramą, przez którą owce mogą przejść i się nasycić. Nasycić się doświadczeniem miłości Ojca. Bóg stał się człowiekiem, abyśmy mieli pewność, mieli głębokie doświadczenie, że nie jest już daleki, że jest Bogiem z nami. Jezus, który mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy, uświadamia nam, że Boga nie należy i nie ma sensu szukać gdzieś indziej, jak tylko na ziemi, jak tylko w naszej codzienności. W tym wszystkim, co przeżywamy. Jezus jest Bogiem z nami, jest Bogiem bliskim, jest Bogiem dostępnym, jest Bogiem, który się nie gorszy naszą słabością, który wchodzi we wszystkie nasze ludzkie doświadczenia. Nasze doświadczenie wiary jest więc takim przeżyciem obecności Boga. Zastanawiając się nad swoją wiarą, może też warto wziąć pod uwagę, czy ta nasza wiara, czy ta moja wiara nie jest tylko rytualna, zewnętrzna, formalna. Bo wierzyć to nie znaczy zgadzać się z pewną ideą Ewangelii, wyznawać pewien system wartości, kierować się pewnymi słusznymi zasadami. Bo to wszystko można mieć, to wszystko może być zachowane, ale to wcale i jeszcze nie jest wiara. Bo wiara to jest codzienne pytanie się, czego Bóg ode mnie chce, jaka jest Jego wola, czy to, co wybieram, moje decyzje, działania, sposób przeżywania relacji, czy to wszystko jest właściwe temu, czego Bóg ode mnie chce. Bo my możemy podejmować różne dobre czyny, różne dobre działania, mieć wspaniałe pomysły, podejmować różne działalności ewangelizacyjne i apostolskie, ale robić to wszystko na własną rękę, robić to tylko na bazie własnego osobistego przekonania. Pytanie zasadnicze, czy Bóg chce tego, co robię, czy On temu wszystkiemu, czy On w tym wszystkim jest. Wierzyć to uzgadniać swoje postawy, swoje działania z Jezusem, rozeznawać, pytać się, co jest właściwe i co należy do Jego woli. Jezus mówi o tym, że pełni dzieła swojego Ojca. Te dzieła to są znaki, o których opowiada nam Ewangelia Jana. Ewangelia Jana to Ewangelia znaków. Pierwszy znak, który uczynił Jezus, to przemiana wody wina w Kanie Galilejskiej. To jest początek znaków, a potem następują kolejne. Wszystkie te znaki, wszystkie te działania, które Jezus podejmuje, służą temu, abyśmy doświadczyli, jak bardzo Bogu na nas zależy. Jak bardzo troszczy się o nasze życie, jak zrobi wszystko, żeby nas wyrwać ze śmierci. W tych działaniach Jezusa, w które możemy uwierzyć, jest Bóg, który chce nas zbawić, który pragnie okazać nam swoje serdeczne miłosierdzie, swoją serdeczną litość. Wobec Bożego objawienia, wobec znaków, które Jezus dokonuje, możemy otworzyć się na to, przyjąć. Nic nie musimy robić. Co mamy czynić, pytali Żydzi Jezusa w 6 rozdziale. Jakie jest działanie, które jest konieczne z naszej strony, z ludzkiej strony. Jezus mówi, jedynym działaniem to jest uwierzyć w tego, którego Bóg Ojciec posłał. Wobec działania Jezusa, wobec znaków i wobec tego, co widzimy też jako działanie Boże w naszym życiu, naszą odpowiedzią może być nasza wiara. My nie musimy podejmować jakiegoś trudnego, skomplikowanego działania. Wystarczy, że pozwolimy, aby Pan Bóg działał w naszym życiu. Ostatnie dni Wielkiego Postu, Wielki Tydzień. Będziemy mogli przekonać się, jak bardzo narasta złość, agresja, przemoc skierowana przeciwko Jezusowi. Jak z jednej strony pogłębia się niewiara, ale także w tym samym czasie będą ci, którzy uwierzą w Jezusa. Wybierzmy więc Jezusa, także wtedy, kiedy nie jest łatwo za Nim iść, kiedy
wiele rzeczy nas od Niego może odwracać, odciągać. Spróbujmy w tych ostatnich dniach, jakie nam zostały do świąt paschalnych, jeszcze raz zdecydować się na nawrócenie. Wielki Post rozpoczął się od Środy Popielcowej, kiedy usłyszeliśmy: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To zadanie, to wyzwanie pozostaje wciąż aktualne w tym czasie i w każdym dniu naszego życia. To nic, że wciąż jeszcze wiele w nas niewiary, że wciąż brakuje nam zaufania i wciąż wolimy myśleć jedynie po ludzku, ale w każdej chwili możemy wejść na drogę przemiany myślenia, wybrać Jezusa, pójść za Jezusem, okazać się bliskim Jezusowi poprzez słuchanie Jego słowa. Idźmy więc z pokorą, abyśmy mogli doświadczyć nowego życia, zobaczyć, że Jezus żyje i przemienia naszą codzienność.